niestety dzisiaj mamy 10, który jest rocznicą katastrofy smoleńskiej. Właśnie tak. I chciałam spytać, jak pan wspomina to tragiczne wydarzenie? Niedobrze wspominam te wydarzenie. Od razu mówię dlaczego. Ponieważ wtedy miałem koncert w Niemczech. Jako, że trzeba być wcześnie rano na lotnisku, bo lot mieliśmy chyba o 12. Z domu wyjechaliśmy pierwsza w nocy. I już na lotnisko zaczęły docierać takie informacje. A to coś tam zahaczył, a to opóźniony lot gdzieś tam. No i jak my już zdaliśmy bagaże, wtedy dowiadujemy się o tej straszliwej tragedii. No ja siedziałem i mówię, nie wiem co robić. Lecimy na koncert czy nie lecimy? Wydzwaniamy do organizatorów, tam każdy śpi, bo to wiadomo, godzina 12, wszyscy po imprezach, to dopiero o 15 godzinie telefony włączają. Trudno, polecieliśmy na koncert, zagraliśmy ten koncert, jak wiele innych zespołów, tudzież rockowych. Taki hejt się posypał na nas, że Marcinowi zależało na kasie, że on wolał zagrać niż być w żałobie, prawda? Ja tam w Niemczech oglądałem te wszystkie wiadomości, które docierały tam z Polski. I może nieprzyjemne to było, ale pamiętam, jak lądowaliśmy już na lotnisku Chopina i pół godziny jechaliśmy po tym kondukcie i tak wszystkie te róże widzieliśmy. I my tak po nich jechaliśmy. Słyszałem, Jezus Maria. Ale ja przeżywałem to. Po prostu to była wielka tragedia, Nie oszukujmy się, ale musiałem stronę zablokować na miesiąc, po prostu, bo było coś strasznego. To był taki hejt, że tylko się powiesić. Bardzo dziękuję. Ale żyję. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.